witajcie, ja jestem Dawid. Cześć, witajcie ponownie, jestem Daniel. Dzisiaj w naszym odcinku głównym bohaterem będzie lubiany przez wiele osób słynny Jaś fasola, czyli Mr Bean, a dokładnie Rowan Atkinson, bo to on właśnie tworzy i kreuje rolę Jasia fasoli. No, i oczywiście można dowiedzieć się z internetu, że Rowan Atkinson również ma problemy z mową, z jąkaniem z blokami. No i pewne zachowania osoby z blokami przemyca do swoich filmów. To oczywiście bawi rzesze ludzi, ponieważ w większości filmów to w ogóle jest mało mowy. Tam jest akcja mimiki ciała, przewaga mimiki ciała, zachowania tych gestów, tych właśnie różnych sytuacji, w które się uwikuje jaś fasola. I najczęściej mu się to wszystko jakoś udaje i wiedzie się. I pokazuje, że również takim, takimi głosami mm, 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 i, i udawaniem dziwaka, albo po prostu. Że się jest takim dziwakiem. Czasami coś się przemknie i jakoś sytuacja powiedzie się z automatu i się uda. No i właśnie, ale czy to czasem nie robi pewnej generalizacji i znów nie stygmatyzuje osoby, które mają blokady mowy i jąkanie? Co o tym Daniel myślisz? Właśnie, to jest bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawa osoba. Dla wielu osób, z tego co wiem i słyszałem, jest inspiracją nawet, jak chodzi o, o osiąganie różnych, mm, różnych marzeń czy celów i tak dalej, właśnie nawet kiedy ma się problem z jąkaniem, blokadami w mowie. Wiele osób twierdzi, że on pokazuje, że jak właśnie się jąkać, blokujesz, masz ten problem, to i tak możesz jakiś sukces wielki osiągnąć i to właściwie na skalę światową, prawda, bo teraz pewnie jest ogólnie bardzo bogaty i tak dalej, więc jakiś, to, jakiś ma sukces i ma cały serial, prawda, w ogóle, gdzie spuszczany, i transmitowany na całym świecie tłumaczony zapewne też na wiele, na wiele języków. No ale teraz właśnie, do czego on może inspirować i motywować osoby, które mają problem z jąkaniem i blokadami? Moim zdaniem on motywuje faktycznie ogólnie do działania, do, ym, do wymyślania różnych kreatywnych rzeczy, czasem dziwnych, czasem śmiesznych, pokazywania siebie na różny sposób. Ale teraz jak ma to motywować, właśnie bo tego nie do końca rozumiem, jak to motywuje osoby, które mają problem z jąkaniem. Ym, jak, jak, w jaki sposób jest to inspiracja dla nich, żeby z tym żyć i akceptować to, i że z jąkaniem można żyć i osiągać sukcesy? Kiedy on nie osiągnął sukces właśnie przez czy dzięki mowie, dzięki temu, że, że się jąkał, czy, czy blokował, nie, on właściwie tak zrobił jeden wielki kamuflaż i znalazł sobie jakiś inny sposób po prostu na jakiś swój sukces, na osiąganie różnych rzeczy. Nie poprzez mowę, więc to raczej moje zdanie, przynajmniej dla mnie. Nie było dla mnie to motywacją, aby się cieszyć z tego, że się teraz, że, że się jąkam i mam ten problem, bo dzięki temu mogę znaleźć jakiś inny sposób na osiąganie sukcesów, taki, na który nikt nie wpadnie. No raczej jest to dla mnie mała motywacja. Jest to rozrywka oczywiście dla wielu ludzi, ale zwróćcie uwagę, no on robi z siebie cały czas nieudacznika. nie? To i te zachowania czasami są prymitywne. Ktoś się do niego zwraca, on robi głupią minę, coś tam burknie, yy, wyjeżdża. Przychodzi do hotelu i daje lokajowi kierownicę albo gumę do rzucia. Do ręki mu wkłada jako napiwek. Są takie zachowania, tak. czasami obrzydliwe aż. Oczywiście to śmieszy, bo całościowo interpretujemy go jako komika, jako osobę, która ma śmieszyć. Dokładnie. I tak, tutaj dokładnie. ta dysfunkcja mowy, że on nie jest w stanie się ładnie wypowiadać, no to śmieszy i bawi. No to jest tak jak w tych kabaretach, jak myślę. No dlaczego. Tutaj cały amfiteatr Opole Sopot. Wszyscy się śmieją, jak kabaret, ani mru, mru robi sketch o jąkaniu czy kabaret na przykład balani normalni. Słuchajcie, no to jest to samo. To jest sketch właściwie, który wyśmiewa pewien pewne zaburzenie, pewien defekt, pewne y, czynności takie no nie do końca y, fajne i miłe dla kogoś. No ale przez to, że mm. to jest słaby i dziwny i oh, zachowuje się niekulturalnie, no to, to czasem może śmieszyć właśnie to, to bawi. I myślę że przez to jest ta popularność Jasia fasoli, że patrzymy, no jaki to jest nieudarcznik życiowy. Nie? I tak okay. można. Yeah, no, dokładnie. Tym takim dystansem, ale całościowo, no to raczej myślę, mm. że to się nie przychyla pozytywnie dla osób, które mają blokady i jąkanie. No bo powstaje taki stereotyp, że to jakieś dziwne osoby i się zachowują dziwnie i tam coś, jakieś, coś buczą, coś brzęczą pod nosem. Tak. No i nie wiem do końca słuchajcie, czy to, czy to jest OK. Na pewno to przynosi niesamowite zyski. Jeśli chodzi o telewizję, o internet, to są miliony wyświetleń i, i w formie animowanej jaś fasola, i, i w tej tradycyjnej. I wiadomo, jak coś przynosi taki zysk, jest tak rentowne, no to od tego się kręci jeszcze więcej. Nowe odcinki mm -hmm. wychodzą. Tak. Więc tego to się nie przerwie, ale stereotyp jest cały czas powielany. Nie? Wygląda jak nienormalny, taki trochę idiota. No, i oczywiście Rowan Atkinson na tym nieźle zarabia, i oczywiście życzymy mu tego. Jeśli chodzi o wywiady, które udzielam, to całkiem nieźle sobie radzi z mową i nawet płynnie. Więc tak. sposób na pewno sposób znalazł na siebie, żeby funkcjonować tak jak ten komik amerykański Drew Lynch. O tym mówiliśmy kiedyś, gdzie robi skecze na temat jąkania. Da się, oczywiście, że tak. Wszystko jest możliwe i może nawet to przynosić zyski. Tak jak amerykańska youtuberka Metis też nagrywa filmy ze swoim jąkaniem i też na tym zarabia i pisze książki. Da się, oczywiście, że tak. No globalnie, ja Chcę patrzeć jeszcze taką daleko idącą misją i wizją, że to wszystko niestety bardziej przeszkadza niż pomaga, więc trzeba tworzyć dużo więcej filmów i, i ciekawe filmy edukacyjne, jaki to jest wielki problem dla osób, dla milionów osób na całym świecie, jak codziennie im trudno jest żyć z, z tą właśnie blokującą mową, no i co robić, żeby im pomóc. Mówić płynnie i normalnie, i spokojnie. Tak, tak, dokładnie. Więc budujmy takie odpowiednie podejście do tego problemu, takie świadome, żeby ludzie wiedzieli. Na przykład, jak tylko widzą osobę, która ma problem z mową, nie podzieli przez pryzmat jakiegoś dziwaka, czy dziwoląga, czy. No, bo tak niestety się to utarło. No, trzeba ten fakt stwierdzić właśnie przez te kabarety różne i tak dalej. Też to pokazujemy w poprzednich odcinkach. No, i tutaj akurat Jaś Sola, no niestety, się do tego przyczynia, prawda, że jednak, mimo, że jednak on pokazuje takie śmieszne zachowania, taką trochę głupotę ludzką, i do tego jeszcze ma problem z jąkaniem, no to to już, to już w ogóle bardzo stygmatyzuje ten problem, no i, i buduje się pewien, pewien stereotyp. Także budujmy odpowiednie podejścia i Jest takie to... świadome. No także mówmy ludziom, co należy robić, aby nauczyć się, aby uczyć się spokojnej, płynnej mowy. Tak, oczywiście szukamy dobrych reżyserów i pomysłodawców na film o spokojnej, płynnej mowie. Niech właśnie te osoby będą bohaterami, jak można z o, klasą tak. płynnie i spokojnie mówić. Dokładnie. To na pewno będzie kiedyś i będzie to bardzo ciekawy film, albo może nawet serial, kiedy będziemy pokazywać, jak walczyć z blokadami i jak mówić spokojną nową mową. Dziękujemy za oglądanie, życzymy miłego wieczoru i także kolejnego dnia, kolejnych sukcesów z nową mową. Cześć. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.